Okej. Cześć. To witamy wszystkich w panelu o tym, na jakie eventy warto jeździć, czy warto jeździć na eventy, a jeśli już warto jeździć na eventy, to czy warto się na nich wystawiać ze własnymi produktami, czy też nie. To ja może tak, żeby zacząć dyskusję, powiem, jak to wygląda z mojej strony, bo odpowiedź wydaje się bardzo prosta, wydaje się warto jeździć na eventy. A my się nie wszyscy znamy? Jesteśmy przez za wszystkich. Przez za wszystkich? Okej. Okay. No to na szczęście wszystkich znam. Ja jestem Łukasz Acura z Anshar Studios. Aneta Pruszyńska, White Moon. Jakub Marszałkowski, organizator konferencji Geek w Poznaniu. I Michał Staniszewski, Plastic Studios, zwany też Bonsai. I większość z nas tutaj jeździ na eventy. Jakub chyba najwięcej, jako organizator. A Michał tak nie bardzo, będzie głosem, może czemu nie jeździ, zobaczymy. No i teraz tak, ja może tak trochę od tyłu zacznę, czy warto się wystawiać, czy nie, bo jak założę przez chwilę, że warto jeździć, natomiast czy warto się wystawiać, czy nie warto się wystawiać, to taki ostatni trend jest, jak się czyta jakieś artykuły, wypowiedzi bardziej doświadczonych devów i tak dalej, że wystawianie się tak naprawdę nie opłaca. W sensie, że jeżeli to jest jakaś tam część PR-owo-marketingowego planu, że nagramy filmiki z fajnego eventu i to gdzieś wrzucimy i będziemy ludziom pokazywać, a i byliśmy na E3, albo grali u nas ludzie na Gamescomie i tak dalej, to być może, ale dla małych studiów, a przypuszczam, że większość tutaj obecnych jest zainteresowana bardziej, jak to jest, czy warto wydać 150 tysięcy złotych na E3 na przykład, tak, żeby się wystawić na E3, czy to jest warte? Moim zdaniem nie. Dlatego, że zagra w waszą grę kilkaset osób, dostaniecie jakiś tam feedback, który można by uzyskać innymi metodami w dobie internetu i tak dalej za kilka tysięcy złotych. I w zasadzie poza samym takim PR-em naokoło tej gry, to z tego efektu moim zdaniem będzie niewielki. Znaczy jest to bardzo taki fajny boost morale, bo jak ludzie grają w naszą grę i cieszą się z tego, że grają w naszą grę i tak dalej, to jest ogromny boost morale. No ale nie wiem, czy ja za boost morale bym zapłacił 150 tysięcy złotych, nie? Bo są prostsze sposoby na to, żeby się lepiej poczuć, chyba. To jest moja prywatna opinia. Natomiast na pewno warto jeździć na eventy nie z powodu wystawiania własnego produktu, tylko z powodów connectingowych, poznawać innych ludzi, rozmawiać z nimi, dowiedzieć się czegoś, wymienić się kontaktami. I to jest, to można by bardzo długo mówić, nie chciałbym teraz zabierać całego głosu i może to wrócimy później do tego. Natomiast jeżeli chodzi o wystawianie własnej gry, moim zdaniem, jeżeli nie jesteśmy dużym studiem, gdzie jest to wpisane w nasz PR plan i tak dalej, to moim zdaniem nie warto. Ja się zgodzę z Łukaszem, że nie warto się wystawić, ale warto pojechać. My akurat White Moon jesteśmy niedużym studiem. Jak kojarzycie, może nie kojarzycie, ta gra przeglądarkowa MMORPG do tej pory. Zaczęliśmy kilka lat temu jeździć na eventy, nie wystawiliśmy się ani razu. Matchmaking chyba gdzieś... Widziałem, że się złamaliście w tym roku i będziecie się na PGA wystawiać. A, przepraszam, złamaliśmy się w zeszłym roku. Przepraszam. Tak, ale to zaraz do tego wrócę. Skala trochę inna kosztów, tak? To przede wszystkim tutaj też czego innego szukaliśmy wtedy. Tak, rzeczywiście zapomniałam o PGA. Gdzieś tam wróciliśmy właśnie z Gamescomu, to Gamescom mam w głowie. Matchmaking, żeby kogoś spotkać, średnio działa, to online'owe, nie wiem, miałeś z tym przyjemność, prawda, to nie. Natomiast zależy, czego się szuka. My do tej pory, jak jeździliśmy po Gamescomach na przykład, szukaliśmy wydawców. Więc posiadanie swojego małego, skromnego raczej stoiska, no bo gdzieś tak to wygląda na tym biznes area dla małych wydawców. Tam rzadko kto do ciebie przyjdzie, więc wydaje mi się, że sensownie jest nawiązać tam kontakt, umówić się na fajne spotkania, poznać ludzi, którzy gdzieś tam nas przedstawią, gdzieś tam nas prowadzą, nierzadko udać się na te imprezy, które wydarzają się tuż po całym Gamescomie. Gdzieś wydaje mi się, że w to trzeba celować, jak się zaczyna, jak jest się małym deweloperem. No i jak się szuka, powiedzmy, na przykład wydawcy. Bądź reklamodawcy.
sensownych jakichś połączeń. To jest moja opinia. Natomiast PGA, tak, fajnie się wystawiliśmy, to było coś innego, bo tam chcieliśmy pokazać akurat coś dla graczy na polski rynek. To był moralny plus. No dobra, był. No i też wiadomo, to nie kosztowało 150 tysięcy. No dobra, tak teraz z ciekawości jeszcze zapytam, a co czujesz, że miałaś z tego, że się na PGA wystawiliście? Dużo lajków na Facebooku. Okay. Akurat my chcieliśmy, żeby gracze mieli tą możliwość zagrania pierwszy raz w nasze 3D, bo tam zmieniamy silnik. Czyli feedback, tak? Chcieliśmy zobaczyć, jakie będzie to pierwsze wrażenie i jaka będzie grywalność, jak ma się tam krótki bardzo okres czasu. To było też taki fan dla nas, bo takie spotkania z graczami to też dużo daje, więc zespół potrzebuje czegoś takiego tam chociaż raz w roku, żeby zobaczyć, że o kurczę, nie tylko tam idzie hejt czy nie hejt na online, ale że coś tam się dzieje takiego realnego, bo hejt zawsze jest. Tak. No. Tak, w tym roku też będziemy na PGA zaproszeni. Dobra, ja to może spróbuję ująć jeszcze głębiej od niższego poziomu, spróbować to zacząć. Nie ma tak, że wystawicie się na targach i z tego powodu zauważycie jakikolwiek wzrost sprzedaży. Nie ma takich targów, to się nie zdarzy, tak? Może coś takiego zrobić CDEP, Techland, CI Games, pewnie koniec listy w Polsce, tak? Już pewnie 11bity są na to za małe, a ich tytuły przynajmniej dotychczas były za mało rozdmuchane, żeby wystawienie się na targach mogło faktycznie wpływać na tę sprzedaż. Tak zgaduję trochę, bo nie znam liczb dokładnych, ale tak bym sobie to wyobrażał. I to nie jest ten cel w ogóle wystawiania się. To jest jedna rzecz. Faktycznie to wystawienie się, żeby mieć feedback od graczy, słyszę to także jako organizator, że dużo ludzi to sobie chwali. Ludzie potrafią przyjechać z czymś, co nawet nie jest jeszcze alfą, tak? Gdzieś rok pracy przed Early Accessem, pokazać to w budce, nie przejmować się, że to wygląda, jak wygląda, działa, jak działa, pośmiać się z graczem z tego buga, którego znajdzie jako 15 dzisiaj i tak dalej, ale mieć sporo różnego wartościowego feedbacku. I to sobie faktycznie ludzie chwalą. PR, marketing może być trudny, widoczność może być trudna. To już wymaga, wydaje mi się, dodatkowej pracy. To znaczy, jak sobie strzelicie gdzieś budkę i jeszcze pewnie ją strzelicie nie za drogą, bo na to nie ma nigdy pieniędzy, to ona będzie mała, niewidoczna i gdzieś wciśnięta w jakimś kąpie, dobrze jak nie koło kibla, tak? Bo takie są trochę realia. I tak, żeby ktoś tam sam z siebie do tego przychodził i nie wiadomo co, żebyście z tego mieli, to nie ma. Z drugiej strony można się wystawić na targach po to, żeby pokazać grę, na przykład spróbować prasie, dziennikarzom, youtuberom, vlogerom i co tam jeszcze jest. Tylko to też nie jest tak, że można postawić i liczyć, że oni do nas przyjdą. To się może będzie w moich wypowiedziach powtarzało, ale to jest gigantyczna praca do wykonania i jeżeli 2 miesiące przed targami szlifujecie projekt i nie macie nikogo, kto by się zajął tą pracą networkingową, umówiania spotkań i tak dalej, to będzie wtopa. Ktoś to musi ogarnąć, ktoś musi do tych dziennikarzy dotrzeć i ich zaprosić. Te 400 maili do nich wysłać, żeby 10 osób odpisało na te maile i zgodziło się przyjść i pogadać. I są takie rozmowy, jakie czasami toczę z devami, tak? Na Gamescomie w tym roku były takie. No, wystawiliśmy się tu, kupa pieniędzy, tak? Mogliśmy za to zrobić fajny trailer, wrzucić go do internetu, wrzucić go na YouTube'a, tak? Mieć z tego viewsy, mieć z tego jakieś artykuły i tak dalej. Czy z tego, co tu robimy, że się wystawiamy, będziemy mieli to samo? Mówi, nie wiem. No mamy co 40 minut umówionego jakiegoś dziennikarza, który tę grę będzie oglądał, ale czy on potem cokolwiek z tego napisze, to też nie wiadomo, bo to jest jeszcze taka smutna prawda, że ja bym powiedział, że połowa ludzi, którzy jeżdżą na targi jako dziennikarze, nie są dziennikarzami, tylko kombinują, jak nie zapłacić wejściówki. Tak po polsku, nie tylko Polacy, wbrew pozorom. W tym roku na Gamescomie każdy mógł sobie presa wziąć, nie? A jeszcze połowa z tych, którzy są naprawdę prasą, w ogóle niczego z tych targów nie napiszą. Niczego, absolutnie. Więc to też nie jest tak, że umówicie te spotkania z prasą i od razu będą działy się cudy. Natomiast stoisko swoje ma jakieś zalety takie, że łatwiej jest to trochę ogarnąć organizacyjnie. Na przykład na takim Gamescomie bez stoiska zrobicie straszną ilość kilometrów, biegając spotkania na spotkanie.
Ja w tym roku robiłem po 15-20 km dziennie po targach, tak? Po prostu chodząc z spotkania na spotkanie. To kondycyjnie mnie nie zabija, ale tak około 14 stopy zaczynają boleć makabrycznie. A jak się ma swoje stoisko, to można liczyć na to, że połowę spotkań będzie się miało na nim i tylko na drugą połowę będzie się biegało, więc tych kilometrów będzie odpowiednio mniej, jest to trochę organizacyjnie łatwiej ogarnąć i tak dalej. Niestety żyjemy w smutnej tej rzeczywistości Polski, gdzie nikt nas z tymi stoiskami nie wspiera. Tak? Na Gamescomie w tym roku stoiska miała cała Europa Zachodnia, pół Ameryki Południowej, cała Północna, 3/4 Azji, pół Afryki Północnej. Dobra, faktycznie Europa Wschodnia nie miała, jedna Chorwacja tylko miała i to było koniec. To jest dużo łatwiejsze wtedy do ogarnięcia organizacyjnie, pewnie niższe kosztowo, pewnie jakaś instytucja państwowa te koszty trochę wspiera wtedy, pewnie i networkingowo to jest trochę wtedy prostsze, bo ktoś nam takie rzeczy pomaga trochę ogarnąć. To jest super, gdyby coś takiego się udało zrobić. Jeżeli nie oferuje nam tego nasz piękny kraj, nie wiem, może coś się ruszy w przyszłym roku, coś tam próbujemy kopać w taką stronę, ale to ciężko to zgadnąć. Jeżeli nie, to może warto się podłączyć, tak? Pod którąś firmę PR-ową, która robi. Oni nam tą budkę w tym swoim wielkim holu wydzierżawią, tak? Być może nawet koszty będą te same co na zewnątrz, ale dostaniemy trochę za to jakiegoś rzeczy dodatkowych. Nie wiem, ktoś kanapki będzie rozdawał obok naszej budki. To ktoś przyjdzie te kanapki zjeść, może go przy nich napadniemy i pogadamy o naszej grze, tak? Takie różne dziwne pomysły, więc stoisko, zwłaszcza na Gamescomie, to na pewno jest duży wydatek, ale to nie jest tak, że ono absolutnie nie ma sensu. Ja bym powiedział, że pewne pozytywy jego widzę. Natomiast pytanie, czy faktycznie to zwrócą się te koszty, to jest trochę trudniejsze do odpowiedzenia. Dobra, chyba za długo gadam. Znaczy, ja może się odniosę, bo tak to się zgadzam, to z Łukaszem się zgadzam przede wszystkim, że nie warto się wystawiać. Znaczy, warto się podpiąć pod kogoś. To się warto zrobić na przykład pod Sony, albo pod Microsoft, albo pod Nintendo, albo pod Apple, albo kogoś dużego, po prostu, żeby mieć to za darmo i tam można odstać swoje. Czyli krótko mówiąc, żeby ktoś chciał pokazywać naszą grę. Tak, czyli po prostu trzeba zrobić interesującą grę, która byłaby na tyle dobra, żeby ktoś chciał ją na swoim stanowisku postawić i jeszcze najlepiej jak przeloty nam zafunduje, to wtedy faktycznie się to opłaca. Natomiast co do tych stanowisk krajowych, regionalnych i tak dalej. Ja zauważyłem, że z mojego punktu widzenia na GDC to ja w ogóle tam nie chodzę. Jedynie co to sobie właśnie tak oglądam na zasadzie sprawdzenia, Szkocję stać. Czyli to jest na zasadzie takiej, że zupełnie nie wchodzę na te stanowiska. Nie interesuje mnie co tam jest, ale widzę, że oni są na tyle prężni, że mogą sobie na to pozwolić, że są zorganizowani i tak dalej. I to jest w pewnym sensie fajne. Ale jakby to powiedzieć, mnie to zupełnie nie interesuje, co tam jest. Jak było polskie stanowisko na GTC, to była taka ambasada na zasadzie takiej, że tam się ludzie zbierali, ale tylko z Polski. Tam nie przychodził mi poza tym. No, znaczy, sam wygląd stanowiska już budzi wiele wątpliwości, bo to był po prostu stół z białym obrusem, na którym wystarczyło postawić wazę z rosołem i byłoby idealnie. Nie było wazy, jak zgaduję. Nie było wazy, ale był stół z obrusem. A 2 lata temu były róże. Dobrze. W każdym bądź razie to, co jest najistotniejsze w takich wyjazdach, to jest jednak zdobywanie kontaktów. Więc samo stanowisko, do którego ktoś przyjdzie czy nie przyjdzie, to jest jedna kwestia. Natomiast najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby po prostu przy okazji eventu pojechać na jak więcej imprez po samym eventie. Czyli kalendarzyk przed samym pojechaniem, kiedy są jakieś imprezy i nawet na Krzywy Ryj próbować wejść. Ja pamiętam, że na Nordic imprezę w San Francisco dostałem się w ten sposób, że podszedłem do bramkarza i powiedział, jakie jest hasło na wejście. I ja mówię tak, a nie wiem, jakie hasło jest. I przechodził obok mnie drugi człowiek i powiedział, że tam kotlet załóżmy coś. No ja mówię, kotlet, no to wchodzi. I w ten sposób się, jakby to powiedzieć, warto nogę włożyć między drzwi, bo faktycznie można jakiś ciekawy kontakt znaleźć, na podstawie którego może cała egzystencja firmy zależeć w przyszłości. Ale samo wystawianie, oprócz tego, że faktycznie mało kto podejdzie, bo zazwyczaj ludzie podchodzą pod gry, które już znają, czyli wiedzą już o niej o tyle i mówią tak, jest tak dużo rzeczy, że ja sobie zobaczę ABC, bo to mnie interesuje, a na resztę to jak mi już wystarczy czasu,
Chyba, że się kolejki wytworzą, to wtedy jest jakieś zainteresowanie, więc można na przykład zainwestować w sztuczną kolejkę. To może być... Wbrew pozorom z mojej obserwacji to działa na odwrót, bo na Gamescomie jest w pewnym momencie taki natłok kolejek wszędzie, że to się normalizuje i ludzie już na zasadzie okej, do Battlefielda czy nowego Assassin's Creed'a będę czekał 3 godziny, ale tu jest jakaś mała gierka z Polski, gdzie nikt absolutnie nie stoi i mogę tam od razu zagrać, to pójdę. I często jest taki efekt, że faktycznie jest tak dużo ludzi na Gamescomie, że koniec końców, nieważne jakie się ma stoisko z jaką grą, to przynajmniej te 2-3 osoby w kolejce będą stałe, bo jeżeli u nas stoją 2-3, to znaczy, że do Assassin's Creed'a stoi 600, tak? I po prostu to jest na zasadzie takiej normalizacji, że ludzie stwierdzają, okej, ta gra jest, to jest jakiś mały syf prawdopodobnie, ale mogę od razu go obejrzeć, albo mogę poczekać 3 godziny, mam swoje krzesełko, tam gdzie z krzesełkami jeżdżą w ogóle na te eventy i tak dalej. Dlatego w ogóle nie rozumiem, ale to jest może kwestia już wieku, bo tam jednak wiek na tym Gamescomie to jest głównie tam gimnazjalny, tak, tak, jeżeli chodzi o tych, co grają. No, to tyle chciałem. To może jak się wcinamy, ja się jeszcze wetnę na sekundę. Jedną mam taką uwagę, bo tu się taka jedna metoda na kuźniara pojawiła. Ja mam taką propozycję, zróbmy na końcu taką rundkę różnych metod na kuźniara. Wszyscy pewnie mamy ze dwa pomysły, jak zrobić no, coś na takim... No, na było... Co, jak było zrobić coś wyszło. Trochę taniej, więc możemy wam to gdzieś spróbować na koniec zrzucić. A chciałbym cię zapytać, mówisz, że nie chodzisz do tych stoisk narodowych, ale to ja bym zgadywał, że wynika z twoich zainteresowań, bo w tych stoiskach narodowych tam są pewnie głównie jakieś indyki czy małe studia. Technologie na przykład pokazywane. A ty tego po prostu chyba nie szukasz, tak? To nie jest tak, że nikt tam nie idzie, tylko... Ja szukam indyków, ale zazwyczaj nie znajduję ich w takich miejscach, jeżeli już to, co mnie interesuje, to na IGF-ie. Nie? I IGF to jest miejsce, które faktycznie warto się wystawić. Ale to wystawić, no to nie można się po prostu wystawić, to po prostu trzeba wygrać w IGF-ie możliwość bycia w tym miejscu. Natomiast faktem jest, że tam przychodzą ludzie, którzy są bardzo sensowni. To znaczy przychodzą inni deweloperzy, z którymi od razu się język znajduje. I tak naprawdę to jest najważniejsze, bo można naprawdę ciekawe kontakty do końca życia sobie znaleźć. Znaczy, jeżeli chodzi o te stanowiska krajowe, to ja tylko powiem, że dla nas, bo one były rok temu, tak. Bo stanowisko polskie było 2 lata temu, to nie chodziło o to, że ktoś do nas przychodzi. Chodzi o to, że my mamy miejsce, w którym możemy mówić spotkanie. To spotkanie i to jest duży boost, bo jest wbrew pozorom też dużo ludzi, którzy tam po prostu przyjeżdżają, na przykład mniejsi publisherzy i oni też nie mają swoich stanowisk, tak? I zawsze jest, to spotkajemy się trzy razy skręć w lewo, tam przy tym korytarzu, przy stoisku Sony na przykład. Nie, no jasne. Jest polskie stoisko, spotkajmy się tam. Ja musiałem w tym roku umawiać spotkania na stoisku Szwajcarii. Tak? Było fajne, było gdzie usiąść i był zasięg Wi-Fi, więc je wybrałem, ale no... Nie mogłem na polskim, właśnie, tylko na szwajcarskim. To jest kwestia taka, że na tym stoisku zazwyczaj wtedy jest Wi-Fi, tak? Co jest bardzo ważne, jak mam na przykład online'ową grę, a zawsze jest z tym problem na Gamescomie, gdzie łapię Wi-Fi, jeszcze jest te Wi-Fi z GDC przez jeden dzień, trzeba się dowiedzieć, jakie jest hasło, one i potem je zmieniają i są zawsze jakieś, one czasem odbiera, czasem nie odbiera, więc to jest też zawsze problem. Ale ja chciałem tylko wrócić do tego i podkreślić to 17 razy, co powiedział Jakub, bo to jest chyba clue w ogóle całego panelu moim zdaniem, że żeby wyjazd przyniósł jakiekolwiek efekty, to jest gigantyczna praca przed tym wyjazdem, i żeby umówić sensowne spotkania. Po to jest follow-upy, jeżeli mamy już te sensowne spotkania, no to follow-upy, powiedzmy, to jest znowu duża ilość pracy, ale powiedzmy, że ona już jest jak gdyby sama poukładana z definicji. Natomiast my wpierw musimy stworzyć to środowisko, że okej, chcę z nami gadać 10 dziennikarzy, mam umówione spotkania z 15 publisherami. Z mojego doświadczenia, statystycznie rzecz biorąc, szansa na jakikolwiek deal, jak z kimś rozmawiam po raz pierwszy, jest w ogóle szansa na deal, czyli na przykład ja mam produkt, a on jest publisherem, czyli jest w ogóle szansa na deal. Bo jest mnóstwo spotkań na Gamescomie, możemy mnóstwo czasu tracić na przykład na jakieś, nie wiem, rozmowy z ludźmi od Ad Trafiku, gdzie w ogóle nie ma żadnej nawet możliwości na biznes. To po co ja w ogóle gadam z tą osobą i po co ja się wymieniam wizytówkami? No ale to czasami tak bywa, bo tak czasami jest na Gamescomie. Więc jak w ogóle jest szansa na deala, to statystycznie to jest 5% szans. Mówię w 3-letnim moim doświadczeniu wjeżdżenia na eventy i tak dalej. Dużo. No. Czyli trzeba co najmniej 20 spotkań mieć umówionych i wtedy jest spora szansa, że jedna rzecz jakaś wypali, tak? Ja mam takie pytanie drobne, bo ty to oceniasz te 5% na zasadzie takiej, na jakiej, że masz coś, ale nie bierzesz pod uwagę, co to jest. Tak, znaczy pytanie nie, jest mówię, takie, to jest bardziej na zasadzie, że przez ostatnie 3 lata, no. Jak jeździłem na eventy,
i miałem kilkadziesiąt spotkań umówionych, to ja łącznie teraz mogę na palcach jednej ręki policzyć faktycznie deale, jakie z tego wynikły. Jakieś konkretne, czy to jest publishing deal, czy to jest licensing deal, czy ktoś na przykład nam zlecił grę do zrobienia i tak dalej, tak? To ja miałem kilkadziesiąt spotkań, czy może kilka, może 100 z hakiem i wyszło mi powiedzmy z 5 rzeczy, tak? Więc to jest taki bardzo empiryczne i bardzo zbajasowane. Tylko że chcę tylko przedstawić, że jeżeli nie mamy tych kilkudziesięciu spotkań umówionych, sensownych, które już z definicji one są, jest jakaś szansa w ogóle na deala, no to nic nie załatwimy. I jeżeli chodzi o imprezy, to ja mam z kolei, ale to jest może kwestia taka, że kwestia osobowościowa, robienie deali na imprezach. Że ja na przykład mam problem, o skąd ty jesteś, o z Wargamingu, o to zróbmy razem interes. Ja już jestem wstawiony, on jest wstawiony. To już jest ciężkie. Dla mnie na przykład dużo łatwiej jest faktycznie na imprezach gadać to dalej o dealu. No, kiedy jest jakiś pre-existing relationship, tak? Czyli ja już z tą osobą pogadałem na przykład na jej stoisku, już ją znam, wiem chociaż jak ma na imię, to potem faktycznie na imprezie możemy podbić, możemy zagadać, możemy coś pociągnąć dalej. Natomiast jak idziemy na imprezę i absolutnie nikogo nie znamy, nikogo, to ja na przykład jestem taką osobą, że nie wiem, na Gamescomie, gdyby nie Jakub, z którym trzymałem się blisko na imprezach na Gamescomie, który zna wiele osób, no to bym miał problem z jakimś tam nawiązaniem kontaktu z ludźmi, których totalnie nie znam. Więc to też jest może kwestia taka osobowościowa, tak? Ale bo też się przerywa, bo to na imprezach też nie do końca chodzi o to, żeby od razu rozmawiać o dealu. Na imprezach chodzi o to, żeby poznać. Tak, no tu cię chciałem właśnie zapytać do tej twojej statystyki jeszcze, bo mówisz, że masz 5%, ale ile z tego było tak faktycznie, że na jednej imprezie się spotkaliście i po imprezie domknęliście deala? Bo moim zdaniem to jest trochę... Nie, to jest proces. Spotykam człowieka na jednej imprezie, on mnie spławia, bo uważa, że jestem pentakiem. Spotykam go na drugiej, wszedłem gdzieś do jakiejś lepszej strefy, o już trochę tam gdzieś jakiegoś szacunku na dzielni się łapie, tak? Już się jest odrobinkę kimś. Spotykam go na trzeciej imprezie, zaczynamy gadać trochę inaczej. Po piątej imprezie, na której się, imprezie w sensie targach, konferencji i tak dalej, tak po piątej może zrobimy deala. To nie jest tak, że pojedziecie na pierwsze targi i od razu przywieziecie stamtąd cokolwiek. Znaczy przywieziecie no, kupkę wizytówek, jak będziecie pracowici, ale to jest preludium wstępu, przygotowania, wprawki. Może podzielmy jeszcze na to, w jakim celu tam jedziemy, bo jeżeli mamy coś takiego, że mamy firmę, która outsourcowa może zrobić wam grę, to wtedy to 5% jest całkowicie uzasadnione. Natomiast jeżeli jedziemy z grą i chcemy ją przedstawić komuś, czy tam pan i chcą na nie pieniądze. To, i tak. Jeszcze wziąć na nie pieniądze. No to nie, to oczywiście, że to ten procent jest... To ustalmy jedną prostą rzecz. Jeżeli będziecie mieli dobrą grę i będziecie mieli 20 spotkań, to 20 tych osób będzie nim zainteresowało. Tyle. Jeżeli będziecie mieli naprawdę coś, co się już 500 tysięcy razy widoczne, czy coś, to się znów sprowadza do tej statystyki. Nie, muszę to oprotestować. Nie, zrobiło się moim zdaniem z tym bardzo skomplikowanie. Wydawcy szukają masowo na przykład gier free to play i to z jakiejś swojej jednej działki, na której się znają. Indyki mają to, co zrobiły, czyli zazwyczaj nie free to play albo coś takiego. I wszyscy chodzą smutni, że nie mogą nikogo spotkać, kto by miał tą drugą pasującą im połówkę. I wbrew pozorom trafić na kogoś w swojej niszy, a tych nisz się naprawdę trochę porobiło, nie jest wcale tak łatwo. Ty może z trochę większej perspektywy na to patrzysz, tak? A jednak tak z perspektywy kilkuosobowego zespołu, który zrobił swoją pierwszą grę i nawet ona jest fajna, to będzie jednak nieporównywalnie trudniejsze. Nie, no ja może zrobię też taki ten zawsze przykład najgorszy z możliwych, czyli Superhot. Że jedziesz z Superhotem i czy to jest wydawca mobile czy coś, to przecież on wymyśli, jak lewą ręką kręcąc prawą nogą znaleźć swojego znajomego, który nie jest wydawcą mobile, tylko tego ich targetu i tak będzie nim zainteresowany. Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że jak z potencjału tego wynika dużo, to wtedy oni i tak się tobą zainteresują bo mają dużo znajomości. I taka jest prawda, więc to się... No ale też umówmy się, że jeżeli na Gamescom na przykład z Polski jedzie, strzelam, nie mam pojęcia ile osób, ale strzelam, że powiedzmy, że pojedzie 100 osób, tak? Z Polski na Gamescom, czy tam 150. Ale liczysz tych, którzy jadą robić biznesy, czy tych, którzy jadą po koszulki? Nie, jadą robić biznesy, no to może ich jest mniej niż 100, tak? No ale dobra, no załóżmy, że jest ich 100. To będzie jeden super hot. Wiesz co? Tu jest ten problem, że będzie jeden super hot i będzie 99 innych tytułów, które nie są wcale złe. Tak, ale. Tak? Ja na przykład nie uważam, żeby Detach to był zły projekt. Ale to nie jest. Ale to nie jest super hot. Nie wiesz, to nie jest. Że mi chodzi o to, żeby coś, co automatycznie domyka nie było 1 na 100, tylko żeby było na przykład 3 na 100. W ten sposób, żeby po prostu się mega koncentrować na tym, co się robi, bo produkt jest najważniejszy.
jak masz bardzo dobry produkt, to tak naprawdę nie musisz robić w ogóle marketingu, bo wszyscy go sami znajdą. A jeszcze wspomnę o takim entuzjazmie, który panuje na Gamescomie, bo to jest to spotkanie, powiedzmy, mamy umówionych tych spotkań 20 i na każdym spotkaniu wydaje ci się, że ta druga osoba jest mega zainteresowana twoim produktem, że wow, 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 a myślisz sobie, kurczę, wszyscy lubili, wszyscy to musi być. To pykło, a to wcale nie jest tak, bo tam po prostu jest taka bardzo pozytywna, fajna atmosfera, tam każdy jest nakręcony, wszystko się zmienia bardzo szybko, więc cały czas... Nikt nikogo nie chce obrazić, oczywiście, każdy jest bardzo pozytywny do twojego produktu i to wszystko później rozgrywa się na tych właśnie follow-upach i żeby się nie bać tak naprawdę tego wszystkiego, co się odbywa po, czyli takim lekkim bombardowaniu mailami, przypominaniu i tak naprawdę to co, że oni to zobaczyli, wzięli wizytówkę, wzięli folder, to i tak wszystko trzeba będzie jeszcze raz, dwa, trzy, dziesięć wysłać. Więc to gdzieś są takie rzeczy, które się dzieją po. Ja może podam jeszcze taki tip, taki malutki, że zauważyłem ostatnimi czasy, że im bardziej, jak ktoś mi pokazuje swoją grę, to im bardziej jestem krytycznie do niej nastawiony, tym zyskuję większy szacunek tej osoby. Dlatego, że w tym momencie tak naprawdę ja mu dostarczam informacje, na których mu zależy, a nie po prostu poklepuję go po plecach, że będzie dobrze. Tak naprawdę dostarczam takie informacje, na których mu zależy i dużo osób o tym zapomina, bo po prostu chce być miły. No i też jest taka kultura tam takiego, no jakby powiedzieć, small talku, że cześć, jak jest, fajnie jest i dobrze. Ale to zupełnie żadnej informacji nie wystarczy. Natomiast jak się powiem po prostu tak, jeżeli nie zmienisz tej palety, to będzie masakra. To wtedy musi zapalić żarówka i tak, okej, okay, jedna osoba na 10 powiedziała, że coś jest nie tak z paletą. Więc może powinniśmy to przegadać. Może ta osoba jest do strzału, dlatego że jest zupełnie z naszego targetu. Ale mimo wszystko zapaliła się żarówka. Więc ogólnie rzecz biorąc, no, nie, oczywiście nie namawiam wszystkich do tego, żeby się stali agresywni i jakby powiedzieć bardzo konkretni w rozmowach, ale w moim przypadku, jakby to powiedzieć, to procentuje, dlatego że się zdobywa szacunek, jeżeli się jest człowiekiem, jeżeli się jest szczerym. No właśnie, bo to nie chodzi o krytykę na siłę. Mi się wydaje, że to bardziej chodzi właśnie o tą szczerość, nie? Że to w tym momencie... I problem polega na tym, że na tych eventach z tych osób, które przyjdą do ciebie, to one czasami są po prostu jakoś tak, nie wiem, onieśmielone tym, że mogli się dostać do twórców tak blisko na odległość dotyku, że oni zapominają o tym, po prostu zawsze mówią, że jest okej, okay, a potem idą do kolegi 100 metrów dalej i mówią, wiesz co, no widziałem to, no to co, no, co, ale idziemy dalej, nie? Ale w tym momencie wprowadzenie się w błąd. Ale to jest też tak, jak Aneta mówi, że dużo jest w tych spotkaniach biznesowych tego właśnie takiego entuzjazmu, tak? Ja zawsze wracam ze spotkań i mówię, kurczę, albo wszyscy byli super zainteresowani, albo zwyczajnie uprzejmi, tak? A potem się siada do tych wizytówek i jedzie jedną po drugiej, wysyła setkę maili i wracają cztery odpowiedzi, tak? Może trochę to przerysowałem, ale tak, pięć odpowiedzi to też jest rzecz, z którą się trzeba liczyć. Tak? Wszyscy będą zainteresowani, ale nawet jeżeli są prawdziwie zainteresowani, to oni takich spotkań mieli na tych targach czy na tej konferencji 30 i ilomaś rzeczami byli zainteresowani, a potem czasu zawsze na wszystko jest za mało i czasami zdarza się, że ktoś odpowiada mi po pół roku i mówi, kurczę, jak ja cię przepraszam, że ci wcześniej nie odpowiedziałem. I to też jest rzecz, do której się trzeba przyzwyczaić, tak? Pogodzić tam, z nią. Tak, ale tam jest taki przemiał. Wydaje mi się, że to jest też tak, że po prostu kluczowe jest też coś, żeby być zapamiętanym jakoś. To jest bardzo dobry patent, tam siedzi za wami. Tak, to jest coś takiego... Zdecydowanie jedyna rzecz po PGA, którą znalazłem w prasie. Tak naprawdę. No, to trzeba coś takiego, no, żeby właśnie zainteresować. Może... Jednym z topików tutaj jeszcze był, na jakie eventy w ogóle warto jeździć, bo tak rzucamy tymi nazwami, a w sumie nie wylistowaliśmy, tak? Padło kilkanaście razy Gamescom, więc chyba warto jeździć na Gamescom w Kolonii, impreza, chyba wszyscy znają. Potem mamy co? Mamy GDC, które jest w Kolonii, w Chinach i w San Francisco. W Chinach jest chyba w Pekinie. W Europie jest tuż przed... Jeden dzień się nachodzi tuż przed Gamescomem w Kolonii. Nie, w tym roku już się nie nachodziło. Nie nachodziło się, tak? Czyli tam dwa dni, no przed. Czyli najpierw był GDC, a potem był Gamescom. No i jest GDC w San Francisco. Potem co mamy? Mamy Game Connection. Jeszcze SIGGRAPH, który też ostatnio jest mocno się prawo robi. My byliśmy jeszcze w Korei, w Gwangju. Okej, no ale nie. Ale umówmy się, że to była impreza. To była bardziej impreza niż targi branżowe. Ale PR-owo, prawda?
A ja się dobrze bawiłem w Korei, okej. Tak naprawdę to imprez są miliony i to jest tak, są miliony nawet po Europie, tak? Są te kalendarze internetowe, które tam to podają i jak sobie wejdziecie w taki, popatrzycie na okres bliski do dzisiaj, to co trzy dni coś gdzieś jest, tak? Pytanie jest, jak rozeznać, co jest warte uczestnictwa i chyba nie potrafię wam na to udzielić odpowiedzi. No, trzeba chyba zapytać znaczy kogoś, też, kto tam był tak naprawdę. Też główne, tak, główne pytanie to jest, czego dana osoba szuka tak? Można szukać publishera dla swojej gry, można szukać, ale publishera do gry na zasadzie, że chcemy pieniądze, albo publishera do gry na zasadzie, że mamy produkt, chcemy publishingu. Można szukać takiego publishingu bardziej online, jak White Moon, że szukają bardziej, w zasadzie bardziej trafiku nawet niż takiego typowego publishingu. User acquisition. No, takie lokalizacje to też szukaliśmy, bo musieliśmy to mieć. I możemy szukać, możemy pracy nawet szukać, tak? Bo też można. Tak, tam jest dużo ludzi na wszystkich imprezach, wystawiają się firmy, że są rekrutacyjne, więc pytanie jest tak naprawdę, czego my szukamy i to wtedy troszeczkę inaczej się, bo na przykład co ja czerpię bardzo i co sobie cenię bardzo GDC, za co sobie Respawn w tym roku bardzo ceniłem, to jest wymiana wiedzy, że jesteśmy tam z tymi devami, oni mają jakieś prelekcje i te prelekcje są mało ważne, bo je zazwyczaj można potem sobie obejrzeć w internecie, są na GDC Walcie i tak dalej, ale najcenniejsze jest to, że potem można taką osobę po takiej prelekcji wziąć za fraki i można z nią pogadać, albo jeszcze lepiej potem spotka się na imprezie na piwie i spędzi się na przykład 3 godziny na rozmawianiu na jakieś tematy, nie wiem, designu, programowania, nieważne czego. Jest ogromna wymiana wiedzy w tym momencie, potencjalna. I to też jest jeden z celów, na przykład, dla których my jeździmy, tak? Że na przykład na GDC fakt, cieszymy się, bo poznaliśmy osobiście ludzi z Oculusa w San Francisco 2 lata temu i to procentuje nam do dzisiaj. Ale poza tą jedną rzeczą, to GDC głównie polegało na tym, że okej, chodzimy na prelekcje, rozmawiamy potem z tymi ludźmi. My na przykład robimy między innymi match free to playa, tak? Więc osobista możliwość porozmawiania z głównym designerem Ugi, który siedział nad Jelly Splashem, była bardzo cenna dla mnie. Pokazałem mu naszą grę, oni mają grę o identycznym gatunku i na tych konferencji nie ma czegoś takiego jak jakieś tam NDA, nie NDA i tak dalej. Znaczy oczywiście nikt nie powie jakichś tajnych liczb, ale taki po prostu ludzki feedback na zasadzie, bo my to rozwiązaliśmy tak, uważam, że w twojej grze brakuje tego, a tego, jest bardzo cenny. I taka wymiana wiedzy to też jest duży argument za tym, żeby jeździć, a do tego też się nie trzeba wystawiać, tak? Więc jakby wracam znowu do tego, że warto jeździć, niekoniecznie warto się wystawiać. Dobra, to powiedzieliście trochę o imprezach daleko, to może ja bym spróbował coś o imprezach blisko, bo to jest może rzecz, którą ja bardziej lubię. Czy ja mogę shameless autopromotion? Są powiedzmy 4, 5 może takich imprez w kraju, w ogóle nie wiem na ile w tym jesteście zorientowani, tak? Są Dragonsy w Krakowie, jest w Poznaniu Poznań Game Arena i nasz Game Industry Conference. Ma wrócić WGK. Może wygadałem jakąś tajemnicę właśnie. Dobra, no to już promuję jakby co. Jest Pixel Heaven w Warszawie, tak? Coś zgubiłem. No i jest Game Dev Evening. O, już zgodziło mi się do 5. I to są takie imprezy, które można trochę próbować coś działać. Tylko zupełnie szczerze, matchmaking, czy ten networking, czy to jakie kontakty złapiecie. I to mówię jako organizator jednej z tych imprez. Po przekroczeniu zachodniej granicy robi się zupełnie inny, tak? To jest niebo a ziemia i chyba jeszcze pracujemy nad tym bardzo ciężko, żeby to poprawiać, ale chyba jeszcze długo nie w Polsce generalnie. Więc warto jeździć na te imprezy do tych krajów, do których trochę łatwiej ściągać jest ludzi z zagranicy. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że ludzi z zagranicy ściągać do Polski jest straszliwie trudno. Żyjemy w jakiejś tylnej części świata, tak? Niektórzy są cały czas przekonani, że tu białe niedźwiedzie chodzą po ulicach, czy inne tego typu rzeczy i jest to trudne. Przypuszczam, że nawet do Pragi ściąga się ludzi z zachodu, czy z USA pewnie nieporównywalnie łatwiej, a już do Berlina to w ogóle i to być może są takie kierunki, które warto odwiedzać. Jeżeli idzie o imprezy teraz tak stricte dookoła. W Berlinie jest coś takiego, co się nazywa Games Week Berlin. Starek składa się to z bardziej biznesowej konferencji Quo Vadis i z takiego kompletnie szalonego, trzymajmy się tego słowa, szalonego festiwalu gier indie, który się nazywa Amaze. To będzie kwiecień prawdopodobnie w przyszłym roku znowu. Berlin polecam, jest naprawdę blisko, można sobie dojechać polskim busem,
Berlin jest niedrogi, można w Berlinie złapać noclegi na poziomie polskich cen noclegów, zjeść kebaba za 4 euro, tak dużego, że go nie zjecie do końca. Naprawdę Berlin z całych tych... Przechować z wszystkich tych zachodnich krajów i konferencji Berlin jest naprawdę bardzo osiągalny dla nas cenowo i to chyba ma sens. I te imprezy są dosyć sympatyczne. Potem jest oczywiście w Niemczech Kolonia, ale Kolonia jest już nieporównywalnie droższa, tak? Począwszy od noclegów, dojazd tam jest dużo droższy i to wszystko się robi dużo bardziej skomplikowane. W Kolonii najlepiej jest wynająć sobie wystarczająco wcześnie domek, jakieś mieszkanie od jakiejś osoby i niekoniecznie musi to być blisko, bo jak jest metro, to może to być 4, 5, 6, 7, 10 przystanków od Kölnmesse, Deutz i będzie ok. Natomiast wszystkie hotele mają cenę od 200 do 300% w górę tylko na te dni Gamescomu, tak? Czyli ja na przykład jak byłem na respawnie, płaciłem, załóżmy, nie wiem, już nie pamiętam, 60 czy 80 euro za pokój, to ten sam pokój, w którym byłem, ta sama klitka w czasie Gamescomu już kosztowała 180 euro na przykład, tak? Dokładnie ten sam pokój. Więc o tym trzeba pamiętać, że oni wszyscy wiedzą, że zleci się pół Niemiec, generalnie 400 tysięcy osób, tak? Chyba w tym roku było na Gamescomie. 360. No, więc wszystko idzie tam, jeżeli chodzi o ceny hoteli, razy dwa, razy trzy w górę, tylko na ten okres. Może spróbujmy jeszcze za chwilę zrobić taką dyskusję, jak ogarnąć Gamescom, bo może to też będzie wartościowe, a jesteśmy na świeżo po tym. A ja sobie pozwolę wrócić i dokończyć te eventy naokoło, tak? Dzieje się trochę w Skandynawii różnych rzeczy, ale to jest pewnie drogi kierunek i jeżeli idzie o podróż, tak, bo trzeba polecieć albo popłynąć promem. Ale jest Nordic Game Conference, jest to tam Mobile Connect Helsinki chyba, tak, i parę innych wydarzeń też byście znaleźli. Na południe będzie trudniej, jest nieduże wydarzenie w listopadzie w Pradze chyba. Teraz się aktywowała Austria, tam jest to SEXY, jak oni każą czytać ten skrót, czyli Central European Game Conference. I to chyba będzie im trochę rosło, ale w Wiedeń to tak z południa kraju pewnie łatwiej dostać się, tam z północy już trochę trudniej. Aha, no i na przykład są potem takie imprezy, które są cyklicznie w różnych miejscach, na przykład DevGam. Mamy albo w Hamburgu, albo w Mińsku, albo w Moskwie. Do Moskwy pewnie jest już daleko, ale Hamburg i Mińsk powinien być do ogarnięcia. Jakieś tam pociągi nocne jeżdżą, czy tego typu inne rzeczy i to sobie można też spróbować zrobić. I to są takie wszystko to imprezy, co wymieniałem, które można powiedzmy mniej lub bardziej polecić. Trochę niższy pewnie będzie koszt tego uczestnictwa. Pewnie trochę niższe będą też skutki, ale wprawiać też się gdzieś trzeba, tak? Nie musimy od razu iść na respawn stworków 50-levelowych, możemy na początku pójść na te ślimaszki z pierwszym levelem. Ja może powiem na temat GDC, jak zorganizować sobie najlepiej wyjazd. O. Ja próbowałem wiele razy na różne sposoby kombinować, ale najlepszą opcją jest wzięcie hotelu jak najbliżej tam. Kalis, bo nie pamiętam jak się nazywa. Moskon. Tak, Moskon Center, to jest nie? Po prostu, sytuacja wygląda następująco. Wszystko dzieje się wokół Moskon i jest taki duży hotel, który nazywa się W, który przeze mnie jest nazywany tak dobrotliwie zlewem, czyli po wszystkich imprezach, które się toczą wokół GDC, potem te imprezy wszystkie spływają do W, który jest naprzeciwko tego Moskon, więc potem jak już wracamy wieczorem, to dobrze mieć szybko do hotelu, dlatego że okazuje się, że o 10 może być bardzo fajny panel jakiś albo jakiś wykład. I wtedy jest bardzo ciężko się ogarnąć z rana, żeby jechać przez połowę miasta do centrum, więc najpierw po prostu wyjść z buta bez śniadania i dotrzeć tam. Także mimo wszystko polecam zrobienie czegoś takiego, żeby odpowiednio wcześniej szukać hotelu w okolicy tak 2 kilometrów Moskwy, bo jest tego tam od groma, to praktycznie co drugi budynek to hotel. Jeszcze powiedz, z jakim wyprzedzeniem tego hotelu trzeba szukać. No ja już w takim absolutnie hardkorowym momencie to tak na 2 tygodnie przed udało mi się znaleźć, ale najlepsze ceny są tak z 2-3 miesiące, bo oni oczywiście wiedzą doskonale, kiedy będzie GDC, bo nowe GDC jest mówione, kiedy będzie termin, od razu po zakończeniu poprzedniego, więc od razu podbitka jest. Ale są duże hotele, takie na przykład jak Marriott, którym wbija się praktycznie jest zajęty przez cały game dev i to jest do ogarnięcia, jeżeli się wcześniej zrobi rezerwację.
No, można też liczyć, że zrobisz rezerwację dzień wcześniej, albo na przykład na lotnisku na przesiadce, bo ja też tak miałam, że no, nie ogarnęłyśmy... Tak, właśnie, dzień wcześniej to jest bardzo dobra opcja, dlatego że dużo osób się wykrusza, i wtedy się robią dziurki, oni chcą je na siłę zapchać i wtedy są fajne zmniejszenia. Tak, tylko wtedy nie możecie być dużym zespołem, no bo jak jesteś dużym zespołem, to już ciężko, no to wtedy jedna, dwie osoby, tak można jeszcze liczyć, że coś się uda. Ale jeszcze jest taka opcja właśnie z lotami, że znaczy to ja nie jestem mistrzem od lotów, tak jak nasza koleżanka z Forów, ale jeżeli chodzi o loty, to też czasami dobrą opcją jest dzień przed, bo wtedy się dużo po prostu tych wszystkich miejsc już wiedzą, że nie będzie samochód do końca, samolot zapchany i wtedy są takie bardzo duże zniżki. Także polecam ogólnie też jazdę dzień przed na GDC. Bo można znaleźć fajne miejsce, niedrogo. Z czym lecimy, tak? Mamy zaplanowane tematy, metoda kuźniara i jak ogarnąć Gamescom. Znaczy, jak ogarnąć Gamescom, to jest chyba szybki szpil, bo to generalnie trzeba albo dużo wcześniej, albo tuż przed, ale ja bym jednak proponował dużo wcześniej zobaczyć sobie miejsce i my najlepsze ceny mieliśmy, jak wynajmowaliśmy domek. Sos mi kiedyś powiedział, że na Gamescom, który jest w sierpniu, trzeba robić rezerwację hotelu, był najlepiej w listopadzie. Chyba miał rację. Robiłem to za późno i były problemy. Jest świetnie komunikacyjnie, bo na Gamescomie pewnie wiecie, jeżeli kiedykolwiek byliście, jak nie, to wam mówię, że na Gamescomie wszystkie jazdy metrem i głównymi liniami pociągów macie za darmo w ramach biletu gamescomowego, czyli naprawdę to, czy jesteśmy tam 20 minut od Kolmese do metrem, czyli na przykład 8 przystanków, to jest, to nie ma znaczenia, więc ważne, żeby to była kolonia. Tak, żeby nie było Bonn albo Leverkusen. Tak, tak, albo... tak, więc tam, naprawdę tej odległości akurat tam bym się nie bał, bo to metro działa bardzo sprawnie, jest za darmo w ramach biletu. Tak samo z dolotem. Wszystkie pociągi z Düsseldorfu, z Dortmundu, z Kolonii, które jest tak naprawdę pół godziny drogi pociągiem, jest airport z Kolonii. Też te wszystkie pociągi są za darmo w ramach biletu na Gamescom. Tylko że tam max dzień wcześniej można przylecieć. Dzień wcześniej, dzień po Gamescomie to działa. Więc w zasadzie trzeba sobie ogarnąć tylko bilet, lot i to wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o wyjściówki na imprezy... Ja bym jeszcze do hoteli, do tych noclegów może dorzucił, jak mówisz, przy kolejkach, żeby sprawdzić, czy do naszego miejsca noclegu da się wrócić po pierwszej w nocy. Bo o pierwszej w nocy w Kolonii sporo rzeczy przestaje kursować, a trochę jeszcze kursuje. I dobrze by było sprawdzić, czy dacie radę na imprezie, będziecie spoglądać co chwilę na zegarek, czy będziecie spokojnie na imprezie pracować nad kontaktami, tak? Więc lepiej pewnie wybierać takie rzeczy, do których da się wrócić. Ja bym też była raczej, że lepiej blisko, no bo na Gamescomie się nie śpi tak naprawdę, no tam śpisz 2-3 godziny i musisz... Ja jestem może już troszeczkę rozwydrzony, ja jednak jak wracam o 4 nad ranem z imprezy, dobiorę taksówkę, ale... Ja w ogóle ostatnio odkryłem Ubera i to jest może, po prostu kosmos. To już ja stwierdziłem, no, w każdym razie, że już taksówki nie mają bytu, w przyszłości nie ma, to już koniec. Natomiast jeżeli chodzi o imprezy gamescomowe, to jest dla mnie trochę tajemnica. W sensie, ja byłem na prawie każdej, jaka była, ale to wszystko dzięki znajomym, więc Dziękuję. Zapewniam cię, że codziennie była jedna impreza, która była tak top levelowa, że nawet nie wiedzieliśmy, że się odbywa. No, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, byliśmy na spole żuczki, jesteśmy. To znaczy, imprezach. On był na wszystkich top levelowych imprezach. O których wcześniej nie wiedział, ale jednak był. Więc właśnie, generalnie rzecz biorąc, warto znać Jakuba, warto znać Anetę i wtedy się na te imprezy wbija. To też jest praca wbrew pozorom, którą trzeba zrobić wcześniej z ogarnięciem tych imprez, tak? To trzeba sobie tam miesiąc wcześniej zacząć ogarniać na tak dużej imprezie. Na GDC jest na pewno tak samo. Na GDC to jest impreza Illuminati. W tym hotelu W, w którym wszyscy schodzą, to w tym na górze, jak to się mówi, penthouse czy tam ten, to jest organizator główny GDC. Sam się zgłasza do devów, którzy są zainteresowani, żeby na tę imprezę wejść. Tam wszyscy próbują się na kolano i nogę w drzwiach wbić. To jest taki ogólny challenge na dzień. Na Gamescomie też te imprezy się zmieniają, znaczy są jakieś tam cykliczne, tak? Jest impreza Koch Media, czyli Big Silver, jest impreza Wargamingu,
jest impreza Game Connection. Payment Wall jest chyba... Payment Wall jest też cykliczny? Chyba co 4 lata jest. No, to jest, jest impreza Payment Walla. Jest ta impreza post-GDC, a nie, to ta post-GDC to jest Game Connection. Nie, post-GDC to jest GDC i Respawn wspólna impreza. Ta aha, GDC i Respawn wspólna impreza, więc tych imprez trochę jest. Na większość imprez najłatwiej jest wejść, jak się jest speakerem na Respawnie albo na GDC, to też pomaga. W ogóle bycie speakerem pomaga. Bycie, tak, bycie speakerem, o właśnie, bo nie powiedzieliśmy chyba najważniejszej rzeczy. Kurczę, nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o tanie jeżdżenie na eventy, to jest być speakerem. Tak. To jest najtańszy sposób bycia, bo zależnie od tego, jak wysoko levelowym jesteśmy tym speakerem i tak dalej, to można zawsze jest wejściówka. To jest, często jest jakieś żarcie. Na SIGGRAPHie nawet wyjściówki nie ma. Jest 50% zniżki. No, w każdym razie to zazwyczaj jest wyjściówka, a potem można negocjować. Może czasem hotel, może czasem przelot. Już przelot to już trzeba być pewnie bardziej tam wyżej levelowym takim speakerem pożądanym. I to tak samo jest w Polsce, na Digital Dragons można, jak jest się speakerem, jest wyjściówka za darmo, na można Geeku. Się starać o hotel. Na Geeku i jest chyba zniżka na hotel, o ile dobrze pamiętam. No są tam jakieś zniżki. No, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku było fajnie. Więc generalnie rzecz biorąc można, to dużo ułatwia, jak się jest speakerem. A są z tego plusy takie, że też sami zwiększamy jakieś swoje portfolio i jakiś swój PR naokoło siebie, czy też naszej firmy robimy. Tym, że jesteśmy speakerem, więc to też jest na pewno dobry sposób. A wbrew pozorom to nie jest aż takie trudne. Ja na przykład zawsze myślałem, bo jednym z moich marzeń jest bycie speakerem na GDC. Jak pogadałem z paroma osobami na Gamescomie, okazuje się, że to nie jest aż takie trudne, że to jest wszystko generalnie do ogarnięcia. Są call for papers i na tych call for papers można, jak ma się dobry temat, to można się dostać bez jakichś specjalnych znajomości. To jeszcze alternatywna metoda, jak się nie czujecie na bycie speakerem, a niektórzy nie czują się do tego po prostu chronicznie, bo taki mają charakter, można to też zrobić na wielu imprezach na wolontariusza, tak? Ma się jakiś tam dzień albo pół dnia do odpracowania i na pewno nie jest to tak glorious jak bycie speakerem, ale też jest to metoda niewydania czasem gigantycznych pieniędzy na wejściówkę. Okej, okay, mamy tutaj sygnał, że tyle. Więc dziękujemy bardzo. Czy mamy czas na pytania, czy nie robimy pytań? Mamy czas na pytania, no to teraz czy są jakieś pytania w takim razie? Aha. Nie ma pytań, znaczy gadaliśmy bez sensu. Nie ma pytań, więc albo jesteśmy super, albo bez sensu. Zazwyczaj trzeba wymusić pierwsze pytanie i wtedy inni się wykruszają. Powinniśmy podstawić kogoś z pierwszym pytaniem. Kiedy on jedzie? Metody wbicia, czekałam na to, jakie są metody wbicia. Okay. Trzeba ale raz, musisz być dziewczyną, to jest pierwsza. Tak. Czyli na przykład, co też żeśmy już ustalili, jeżeli dziewczyna ładna ma wejściówkę, a ty nie masz, to zabierz jej wejściówkę, ona i tak wejdzie. To wiemy, że działa. Znaczy, a propos takich fejmowych imprez, to ten wargaming jest tam gdzieś ciągle podsycany i to jest niby najlepsza impreza na całym Gamescomie. Oni do tego roku mieli naprawdę stricte, przestrzegali tego wszystkiego, jak zakładali opaskę na ręku, to było tak, że nie do ściągnięcia. Ale w tym roku było trochę luźniej. Ja ją dostałem do ręki po prostu. A ty ją dostałeś do ręki dostałem. Gdzieś to powoli się tak rozmywa, ale do tego roku wydawało mi się, że po prostu to było tak zamknięte i hermetyczne, że co byś nie zrobił, to i tak będzie ciężko. W tym roku wydaje mi się, że tak jakoś dało się tam. Czy metoda wbijania na imprezy jest ogólnie taka, poznawajcie odpowiednich ludzi. Za pierwszym razem pojedziecie, będzie wam bardzo trudno wbić na imprezy, bo nie będziecie znali jeszcze odpowiednich ludzi. Za drugim razem będzie już prościej. Ja to pamiętam taki straszliwy epizod w moim życiu, jak wbiłem się na imprezę korporacyjną, stojąc w kolejce z ludźmi z tej korporacji. Ja po prostu znałem gościa, który był wyżej w hierarchii i w tej kolejce dał nam liściówki, wyciągnął nas z kolejki, a ci wszyscy pracownicy tej korporacji patrzyli się i rzucali piorunami na nas. To jest zgadza. Nie, ale właśnie znanie ludzi bardzo pomaga, tak? No, na przykład na imprezę Wargamingu da się dostać, jak Jakub się tak dostał, znając szefa Wargamingu z Niemiec, tak? Na przykład, którego poznał gdzie? Na Berlin Meets Poland w Berlinie i tak dalej, więc to się wszystko łączy, nie? Że jeżeli tych ludzi znamy, to możemy się dostać.
Ja nie mam pojęcia, skąd oni znają tych ludzi, ale jeszcze byłem tak, na wielu imprezach. Róbcie networking, tak? Strzelajcie wizytówkami jak z karabinu maszynowego. Nie ma czegoś takiego jak zły networking i nigdy nie wiecie, kiedy i jaką drogą do was to wróci. Ja mam takie fajne przypadki, że połączyłem się Poznań-Poznań, tak? Czyli mamy do siebie dystans 3 km, ale połączenie szło na przykład przez Kopenhagę. Bo ja tam coś zrobiłem, ktoś mnie tam znał, oni tam potem pojechali. I ktoś im tam powiedział, że w Poznaniu jest taki fajny koleś i on coś robi i mamy networking Poznań-Poznań przez Kopenhagę. Nigdy nie wiecie, kiedy i jaką drogą do was to wróci. Więc tak jak chyba Łukasz mówił, tak, są te smutne firmy monetyzacyjne, które będą wam chciały wepchnąć wam zupełnie niepotrzebne rzeczy. I tak należy z nimi porozmawiać, wziąć wizytówkę, wysłać follow-upa, bo nie wiecie, gdzie ten człowiek będzie pracował za rok, tak, na przykład. Albo jaką imprezę organizuje i jak was na nią wciągnie. Nie ma czegoś takiego jak zły networking. Nie?